Wyścig rozpoczęty, wybory parlamentarne już 15 października. Za trochę ponad 2 miesiące na 4-letnią kadencję wybierać będziemy 460 posłów i 100 senatorów. Już teraz planujący start w wyborach muszą zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu Komitetu Wyborczego, a do 6 września zarejestrować listy wyborcze. Choć tak naprawdę prekampania trwa już od kilku miesięcy, to najbliższe tygodnie bez względu na aurę będą naprawdę gorące. Jak sprawdzała dziś Karolina Komada, w województwie śląskim kampania oficjalnie już ruszyła, a liderzy ugrupowań jeszcze nie zdradzają kształtu list wyborczych. Słuchajcie, chodźcie do nas bliżej. Bo oficjalnie już można zabiegać o względy wyborców. Tu zapraszamy, przecież was nie będzie w ogóle widać. Czy jesteście gotowi, żeby ten jeden dzień na 100%, na maksa, na pewno poświęcić Polsce? Tak! Może jeszcze z pewną dozą nieśmiałości, ale na pewno z rosnącą motywacją, choć wszystkie karty jeszcze nie zostały odsłonięte. Na naszej tej liście częstochowskiej mamy A, parytet, tyle samo kobiet co mężczyzn, i B, mamy suwak, to znaczy od pierwszego miejsca, które mam nadzieję będzie dla kobiety, do ostatniego jest kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna, 7 pań, 7 panów i tak powinno być w całej Polsce i we wszystkich partiach. Listy kandydatów ponoć już są prawie gotowe, choć do 6 września, kiedy trafią do PKW, wszystko może się jeszcze wydarzyć. Jedno jest pewne, politycy z województwa śląskiego nie zamierzają podczas kampanii stać założonymi rękoma. Oczywiście będę zabiegał o to, aby Polacy powierzyli nam kolejne 4 lata odpowiedzialności za Polskę. Uważamy, że przez te ostatnie prawie 8 lat wiele udało się dla Polaków i dla Polski i dla polskiego bezpieczeństwa również zrealizować i wykonać. I chociażby tutaj dzisiaj, gdzie jesteśmy w Pszowie, udowadniamy wiarygodność Zjednoczonej Prawicy. Na wiarygodność i skuteczność na pewno stawiać będą wszyscy uczestnicy tych wyborów. To się wszystko łączy w taką właśnie symbiozę prośląskości. Ja też mam na swoim koncie wystąpienia, które mówią o prawdziwej historii Śląska w Sejmie. Tego wcześniej nie było. Także głosowałem przeciwko Korfantemu jako jedyny parlamentarzysta w polskim parlamencie. To były wystąpienia w mojej ocenie odważne i potrzebne Śląskowi. W wyborach do Senatu w okręgu nr 73 kandydat Polski 2050 i PSL ma już jasno nakreślony plan na kampanię i to, co będzie robił, gdy trafi do parlamentu. Program przygotowany, pomysł na to mam. Chciałbym, żeby Rybnik i te okolice miały senatora, który jest aktywny i będzie miał dobre relacje z liderami partyjnymi. Najpierw relacje trzeba będzie jednak zbudować z wyborcami. Chciałbym rozpocząć dyskusję na temat tego, dlaczego w tak katastrofalnej sytuacji jest polskie górnictwo. Ja rozumiem, że chcemy żyć ekologicznie, ja też jestem miłośnikiem życia i zdrowia, natomiast chciałbym zrozumieć, dlaczego ostatnie kilkanaście lat doprowadziło do sytuacji takiej, że my, śpiąc na węglu, jesteśmy uzależnieni energetycznie od innych krajów. A czego podczas kampanii 2023 się spodziewać? Według ekspertów wszystkiego. Tego, co jest jakby charakterystyczne w ostatnich kampaniach, to znaczy brutalnego, agresywnego języka, polaryzacji, to będzie jeszcze więcej właściwie tego samego. Pewnie politycy będą się tu hurtowo, że tak powiem, odwoływali do sądów. Będziemy tego świadkami do 13 października do godziny 24, kiedy wszystko zakończy cisza wyborcza.